Dokładnie tak. Wczoraj? Przedwczoraj? Kilka dni temu? Telewizja Polska. Ja i Marcin Osman przejechaliśmy się do Telewizji Polskiej wraz z Domi. Jest tutaj vlog z tego eventu, możecie sobie zobaczyć. Chciałem wam pokazać, jeżeli nie udało wam się zobaczyć tego nagrania na żywo, no to właśnie chciałem wam pokazać, jak ono wyglądało. Dokładnie tak, jak w telewizji. No właśnie, obejrzyjcie sobie. Miałem na sobie dokładnie tą marynarkę. Fun facts. A, no i koniecznie powiedzcie mi, co myślicie o tym, co powiedzieliśmy z Marcinem na antenie TVP1. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej. Ciao! A oprócz tego, że jesteśmy teraz w telewizyjnej jedynce, to jeszcze jesteśmy streamingowo. Na żywo. Koleżanka naszych gości w tej chwili przygotowuje, proszę państwa, relację live, a z nami w studiu, bo oto ci goście, Marcin Osman, przedsiębiorca internetowy. Dzień dobry. I Michael Frąckowiak, ekspert mody męskiej dla mamy, Michał Frąckowiak. Yes. Yeah. Dzień dobry. Mama, pozdrawiamy mamy, Michał. Macie świetne muchy, naprawdę, bardzo mi się podobają. Dziękuję bardzo. Nie wiedziałabym, na którą się zdecydować. Na którą się zdecydować. Tak. Wybierz krawat. No. Bo kobiety też noszą muchy. Oczywiście, tak. Oczywiście. Słuchajcie, jak możemy skutecznie promować siebie, ale też naszą firmę w internecie? Czy to w ogóle zyskujemy w ten sposób klientów? Internet to jest to miejsce do promocji dzisiaj. To jest miejsce. Każdy ma kanał do tego, żeby robić. Masz Facebooka, masz swój Instagram, masz swojego Twittera. To jest miejsce, na którym możesz komunikować sprzedaż swoich usług. I rzucasz zdjęcie jajecznicy, to nie jest spoko, chyba że dajesz jajecznicę. Ale jeżeli komunikujesz to, co robisz, czym się zajmujesz, czym możesz pomóc swojej społeczności, to wystarczy już, żeby ludzie już pytali, hej, a gdzie mogę znaleźć więcej informacji o tym? Pierwszy krok. Przez internet przeszło już tyle trendów, od wideomarketingu, po same posty foto, po no, tysiące różnych rzeczy. Narzędzia. Jakim dzisiaj narzędziem najbardziej popularnym jest, no właśnie co, wideomarketing, streaming? Wideo na przykład, ja powiem o sobie, że ja produkuję bardzo dużo wideo, ale tylko dlatego, że nie lubię pisać, nie umiem pisać, uważam, że łatwiej i to jest też, często właśnie spotykam się z tym, że ludzie, którzy uważają, że nie potrafią pisać blogów czy kontentu takiego, zrobią wideo, jest prościej, może być naturalnie, widać, możesz mieć trochę interakcji z kamerą, z drugą osobą, widzą ciebie i na przykład ja uwielbiam wideo. No ale to też nie jest dla każdego, bo znowu ci, którzy mają przygotować wideo, mówią, matko, jak ja mam się nagrać, zobaczyć siebie, usłyszeć siebie. Bierzesz komórkę, wyjmujesz z kieszeni, to jest wideo dla każdego forma. Nie musisz edytować, uploadować, bierzesz Facebook, go live i nagrywasz, mówisz do swoich ludzi, zobaczcie, to są drzwi, które produkuję, to jak wygląda moja fabryka, tak wygląda nasz produkt i masz 3 viewsy, 4, 5, 15, ale to już wystarczy, żeby zbudzić zainteresowanie twojej społeczności. No właśnie, tu chodzi teraz o tę skuteczność, jaka ona jest? Im robisz więcej, tym dokładnie, ale zwłaszcza Facebook live, czy jakiekolwiek live na YouTubie, czy gdziekolwiek na Instagramie, one są niesamowite z tego powodu, że dosłownie, tak jak Marcin mówi, wyjmujesz, robisz i już się dzieje. Nie trzeba... Trudno, światło nie jest takie, jakie powinno być, jest okej, ale mówisz o jakimś tam produkcie, masz te 20 viewsów, ale te 20 viewsów więcej już miałeś 2 minuty temu. No dobrze, słuchajcie, ale to nie jest dla każdego, nie każdy potrafi zainteresować, no nie chce mi się oglądać czegoś live, jeśli ktoś, że tak powiem, gada od rzeczy, tak? No dobrze, ale wybierasz na przykład takie, dokładnie, ale wybierasz inny kanał. Nieinteresująco na przykład. No ale właśnie na przykład dla twojej koleżanki ten kanał właśnie o tej jajecznicy będzie super interesujący, bo właśnie nie wiem, więc każdy może sobie wybrać te kanały, które chce. Ty możesz na przykład zainteresować się czymś innym i będziesz oglądała jak ktoś tam maluje. Czyli trafiamy do konkretnej grupy. Czy my to możemy w pewnym sensie porównać do telewizji na żądanie? Kiedy mamy treści, które sami wybieramy, to jest reklama na żądanie? Najważniejsze, żebyś sam się stał producentem swoich treści, nie konsumentem. Ludzie siedzą przed telewizorem, oglądają pasywnie. A jak jesteś twórcą, to wytwarzasz content dla innych, dla swoich znajomych. I nagle okazuje się, że twoja mama nie wiedziała, co robisz i mówi koleżance i koleżanka przychodzi, mówi to synowi i on pyta, czy może to kupić od Michała czy Marcina. Dobrze, a czy na tym można zarobić? Oczywiście. Dużo? Jesteś dobry, to dużo. No tak, no bo to jest tak trochę reklama, która, jeżeli na przykład wideo się spodoba, wczoraj na przykład zrobiliśmy live'a wieczorem, zapytaliśmy, że będziemy tutaj i nie wiem, obejrzało to z 1500, z 2000 ludzi i myślisz sobie, no znowu to jest 2000 więcej ludzi niż normalnie, nie wiedziałoby o tym, że tu będziemy, zapowiedzieliśmy, że... I oczywiście, nasi klienci, znajomi, rodzina, pewnie. Oni wiedzą o tym, że tu będziemy, to sami komunikujemy. I to jest własna platforma, gdzie komunikujemy się swoją społecznością. Z waszego doświadczenia jeszcze, żebyście się podzielili z tymi, którzy chcieliby skorzystać, która platforma trafia najlepiej, najwięcej generuje zysku? To jest Peryskop, to jest Facebook, to jest Instagram, Snapchat? Ja uważam, że musisz sobie wybrać platformę, która ci pasuje. Najpierw formę, czy wideo, czy tekst, czy audio, czy foto, czy jakieś grafiki. I patrzysz, gdzie najłatwiej twój komunikat tobie jest wytwarzać. Czy to jest Facebook,
Facebook, Instagram, to nie ma żadnego znaczenia. Ludzie są wszędzie na tych platformach. Panowie, bardzo dziękujemy za to, że odwiedziliście nas w studiu i oczywiście zapraszamy częściej o tych muchach. Za chwilę sobie coś tam nagramy. Najważniejsze, żeby był feedback, jak to powiadają niektórzy. Bardzo gorąco dziękujemy za rozmowę naszym gościom, a my zabieramy Państwa do, o właśnie, na Plac Powstańców Warszawy, tam studio Teleekspresu się mieści. Marta Piasecka czeka z informacjami. A my widzimy się już za chwilę.